witam. Z góry przepraszam za jakość, ale to jest nagrywane tak na spontanie. Do nagrania nakłoniło mnie to, co się dzieje teraz w sieci, bo czytam sobie komentarze i widzę taką jakąś falę hejtu na ludzi, którzy nie nosili maseczek. Zaczyna się obwinianie ludzi bezmaseczkowych, tak, którzy nie noszą maseczek na ulicach, czy nie nosili do tej pory maseczek na ulicach, o wzrost zachorowań. Chociaż wiadomo, że w sklepach muszą oni nosić maseczki, a na zewnątrz maseczki nie były obowiązkowe. Mimo to jest jakiś taki no hejt na te osoby. Tylko, że ludzie, czy ludzie, którzy nie nosili maseczek w okresie letnim, spowodowali jakiś wzrost zachorowań? No ja tego nie widziałem. Widziałem nad morzem tłumy, mrowie ludzi bez maseczek, czy to w knajpach, czy to na zewnątrz, tłoczyli się wszędzie i nie było żadnego wzrostu. Było raptem tam parę set zachorowań. Nie pamiętam ile dokładnie, no na pewno mniej niż 500 czy 400 nawet. Nie było ostatnio żadnego wielkiego święta, żeby teraz nagle był taki skok zachorowań. Także obwinianie tych ludzi jest moim zdaniem bez sensu. I w ogóle noszenie maseczek na zewnątrz polemizowałbym. W przestrzeni publicznej, w sklepie, okej. Ludzie kaszlą, jednak dotykają produktów w sklepie. No, lepiej się zabezpieczyć i nosić te maseczki. No, ale w przestrzeni publicznej, kiedy nawet nikogo nie mijasz, kiedy biegniesz po lesie, chociaż nie wiem jak jest z lasami akurat w tej chwili, no, ale załóżmy, że biegniesz sobie ulicą wokół ciebie żywego ducha, a ty i tak musisz mieć maseczkę na sobie. No to nie jest to raczej wsparcie zdrowego trybu życia, bo maseczka raczej powoduje no spadek dotlenienia, tak? To raczej dla biegacza nie jest przyjemne ani korzystne. Zatem, co mogło spowodować ten wzrost zachorowań? Sięgnijcie pamięcią kilka miesięcy wstecz. Kiedy nauczyciele mieli jakieś roszczenia, to co miało miejsce? Wzrost zachorowań. Nagle słupki zaczęły pikować w górę. Prawda, prawda. Kiedy rolnicy czegoś chcieli, słupki zachorowań poszły w górę. Kiedy przyszła kampania prezydencka, nagle wybory okazały się bardzo bezpieczne i ilość tych zachorowań na dobę spadła znacznie. Była na stałym poziomie, była dosyć niska. Ludzie tłoczyli się tysiącami na wiecach wyborczych. Nie było wybuchu pandemii, prawda? A sytuacja temu sprzyjała. Potem rolnicy znów się odezwali, zaplanowali model niemiecki, zamykanie kopalń. Rolnicy dostali co chcieli, czyli zapewnienie zatrudnienia do emerytury. I co? Też przez chwilę te zachorowania rosły. Do momentu, aż się nie dogadali z górnikami, bo się bali, że przyjadą górnicy do Warszawy i zrobią im rozpierduchę. Teraz co się dzieje? Jaro został wicepremierem i wzrost, nagły wzrost. Wiadomo, że ludziom to się nie podoba. Teraz wprowadzili żółte strefy. Na jaki dzień to jest zaplanowane? Tak, na dzisiaj, na 10. Akurat kiedy to nagrywam, jest chwilę przed 10, bo jest 23 z hakiem, ale od jutra wszędzie maseczki, żółta strefa. Na początku to było niby lokalnie, choć w całej Polsce i tak, to ostatecznie jest i tak w całej Polsce już tak oficjalnie. I dlaczego na jutro to jest zaplanowane? A dlatego, że zapowiedziano wielotysięczne protesty w Warszawie. Nagle wprowadzili żółtą strefę. To jest, wiedzieli, co się święci i ta strefa ma temu zapobiec w jakimś stopniu. Nie mówiąc już o tym, że tutaj w mojej okolicy rolnicy rozlali gnojówkę po drodze i był korek na 10 km w Wielkopolsce. Także no niedaleko Poznania. Protesty rolników jak najbardziej. Słupki zachorowań znowu idą w górę, bo to jest niewygodne. Oni się obawiają, że znowu im zrobią rozwałę w Warszawie, tak? Już kiedyś był taki jeden pan Andrzej Lepper, świętej pamięci, który miał taką akcję
ciągniki na autostrady, już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale blokowali drogi, tak? I co, facet został wicepremierem w końcu. I partia taka typowo chroniąca interesy rolników stała się jedną z głównych sił w Polsce swego czasu. Nie wiem, czy to pamiętacie. A teraz robią to samo, tylko że po drodze jeszcze rozlewają gnojówkę. Chociaż no, głównie mieszkańcy wsi, bo jakieś 60%, jak się nie mylę, głosowało za PiS-em, a teraz rozlewają gnojówkę po drogach i robią wielokilometrowe korki. No ale walczą o swoje. Swoją drogą, tak odnosząc się trochę do tych żółtych stref i do tego, co się dzieje, nie zauważyliście, że jesteśmy traktowani jak takie żaby, które są w garnku w zimnej wodzie. Dopóki tą wodę podgrzewasz, ale robisz to powoli, to ta żaba nie wyskoczy. Jak ją rzucisz do wrzątku od razu, to nam wyskoczy. Jesteśmy za pomocą techniki małych kroków przystosowywani do coraz głębszych zmian, ale małymi krokami. Miałem swego czasu w rękach książkę Kaizen. Robert Maurer jest autorem tej książki. Doktor Robert Maurer. Książka opowiada o tym, że rozwiązania takie rewolucyjne, innowacyjne są skuteczne tylko wtedy, kiedy są skuteczne. To znaczy, że najczęściej okazują się fiaskiem i są ryzykowne. A Kaizen, czyli metoda małych kroków, polega na tym, że gra się tylko tym, co się ma. I tak jak w partyzance, atakujemy tym, co mamy i jeżeli mamy jakieś szanse powodzenia, jeżeli nie mamy szans powodzenia, nie robimy tego i osiągamy ten sam cel, który osiągnęlibyśmy działaniem takim szokowym, jednak rozciągamy to w czasie, robimy to wolno, małymi krokami, dążąc do celu. A co oznacza Kaizen? To jest model zarządzania ze wschodu, który jest przenoszony często na firmy tutaj u nas. Zamiast wprowadzać innowacje, duże firmy powoli doskonalą daną rzecz, tak? Małe zmiany, aż w końcu doprowadzają do tych oszczędności. W korporacjach się głównie dąży do tego, żeby jak najmniejszym nakładem pracy zyskać jak najwięcej, czy dokonać jak najwięcej oszczędności i zwiększyć efektywność. Można to robić ewolucyjnie, ale, albo też rewolucyjnie, ale ewolucyjność, czyli te małe kroki, sprawiają, że jest mniejsze ryzyko. Kaizen oznacza z japońskiego dobrą zmianę. A z jakim hasłem przedpis? Dobra zmiana. I tutaj widać analogię. Też prowadzą małe, drobne zmiany. No nie powiem, czy dobre, czy nie. To jest już twoja ocena. Ale widać, że stopniowo, krok po kroku przystosowują nas do jakiegoś większego celu. Nie wiem, co to jest. No, jak na razie to jest wzrost zamordyzmu moim zdaniem i z racji tego, że policja na przykład już nie wyrabia ze zgłoszeniami, bo mają i COVID na głowie i normalne funkcjonowanie, to nawet to, że za moment policji będzie towarzyszyć wojsko, na przykład patrole mieszane, bo nie w każdym mieście przecież jest straż miejska, no to widok policjanta na ulicy z wojskowymi to raczej nie będzie mnie już dziwił. Więc tutaj nie zdziwcie się, jak do tego w końcu dojdzie. Coraz bardziej będą nas przyzwyczajać do jakiejś rzeczy, jak ze strefami, że na początek no jest tutaj parę żółtych stref, parę czerwonych, potem coraz więcej tego żółtego na mapie Polski było. No a teraz cała Polska jest żółta. Małe zmiany. Krok po kroku. Także bierzcie poprawkę na to, co się dzieje i nie hejtujcie się za... Nie obwiniajcie się za ten wzrost zachorowań i nie wchodźcie tak ufnie w tą retorykę rządu, która obwinia w sumie obywateli. Bo to nie zdziwi mnie zaraz, jak zaczną tak grubo obwiniać ludzi za to, że brak maseczek to jest powód tego wzrostu zachorowań, tak? Rząd zrzuca odpowiedzialność na ludzi, tak? My mamy się czuć winni i mamy pochylić pokornie głowę i powiedzieć: tak, panie, jestem służalczym plebsem. To tyle, co miałem do dodania
jeżeli podobał Ci się ten krótki wywód, zostaw łapkę w górę, mi to pomoże, Ciebie to nic nie kosztuje. A co Ty uważasz na temat obecnego wzrostu zachorowań? Napisz w komentarzu. Pozdrawiam, cześć.